Wierni z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Jakuba wraz z grupą pielgrzymów ze Zgorzelca, Polkowic i Wlenia uczestniczyli w zorganizowanym wyjeździe do Grecji. Na trasie dwutygodniowej pielgrzymki znalazły się najciekawsze miejsca pod względem historycznym, religijnym i turystycznym. Od 2007 roku, kiedy to zostałem poproszony jeszcze podczas pracy w jednej ze zgorzeleckich parafii o zorganizowanie pielgrzymki do Rzymu, na którą pojechało ponad 100 osób, zawiązała się grupa ludzi znajomych, przyjaznych sobie, którzy zaczęli pielgrzymować. Od tego czasu nieprzerwanie, dwa razy w roku wyjeżdża taka grupa, zwykle około 50-60 osób na dwutygodniową pielgrzymkę zagraniczną plus pielgrzymki po Polsce. Do tej pory przejechaliśmy już 13 takich pielgrzymek. Przeżyliśmy również kilkadziesiąt pielgrzymek po Polsce. Także dzieci i młodzież wyjeżdżały na oazy rekolekcyjne, na kolonie, na zimowiska. Dzięki życzliwości proboszcza obecnej parafii mojej, księdza Mieczysława Jackowiaka, po przeprowadzce do Lubania mogę kontynuować tę moją i moich znajomych pasję. Dzięki temu już tu z Lubania wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak kilkakrotnie po Polsce, a także dwukrotnie za granicę. Do Chorwacji, Bośni, Hercegowiny, odwiedzając także Medjugorje, a także w ostatnich dniach do Grecji. Tam nie były nam potrzebne kurtki, temperatura oscylowała w granicach 35-38 stopni Celsjusza. Przemierzyliśmy szlak świętego Pawła, zobaczyliśmy miejsca, w których głosił on Chrystusa, stanęliśmy na Areopagu, weszliśmy do Koryntu, byliśmy nad morzami, które przemierzał Paweł, aby w ten sposób jego śladami zbliżyć się także do Chrystusa. Bardzo obfity program pielgrzymki, którą po greckiej ziemi przeżyliśmy po raz drugi, prowadził nas od Lubania przez Serbię, Nowy Sad, w którym mieliśmy nocleg, na samą Rivierę Olimpijską, na Olimp, Zatokę Termańską. Było tego bardzo wiele, dlatego pozwoliłem sobie te miejsca wypisać. Zwiedziliśmy skansen, miasteczko, w którym czas się zatrzymał, Palio Panteleimon. Tam odwiedziliśmy osadę, która nie zmieniła się od wieków. Tam też, jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, grupa przygarnęła żółwia, Franciszka. Niestety stwierdziliśmy, że jednak chyba z nami będzie się męczył, i żółw odzyskał wolność. Przejechaliśmy w Dolinę Tembi, tam widzieliśmy kościół wykuty w skale, w którym modliliśmy się, a także Dolina Afrodyty ze źródłem, którego znaczenie, szczególnie dla panien, dla pań, pozostanie naszą tajemnicą. Proszę pytać tych, którzy tam byli. Później przejechaliśmy do Kalambaki. Tam odwiedziliśmy meteory, czyli bizantyjskie klasztory, które zawieszone zostały między niebem a ziemią, postawione na szczytach skalnych, wybudowane w XIV wieku przez mnichów, którzy szukali odosobnienia i miejsca duchowego rozwoju. Meteory są jedną z największych atrakcji turystycznych świata, odwiedzane rokrocznie przez miliony turystów. Zwiedzaliśmy także w Kalambace wytwórnię ikon, podpatrywaliśmy sposoby pisania tychże, a także przebywaliśmy w miasteczku, w którym mieliśmy nocleg i mogliśmy podziwiać dookoła piękne skały i półki skalne z wieloma górskimi kozicami, które sobie spacerowały na wprost naszych balkonów. W tym dwutygodniowym pobycie w Grecji nie zabrakło oczywiście Aten. Zwiedzaliśmy m.in. Akropol, Pantenon, Agorę grecką, Łuk Hadriana, Stadion Olimpijski, Pałac Prezydencki, Parlament. Oczywiście uczestniczyliśmy w bardzo okazałej, pięknej, a nawet komicznej zmianie warty przed Parlamentem, a później
wieczorem w najstarszej dzielnicy Aten przeżyliśmy wieczór grecki z przepiękną muzyką, zabawą, tańcami i regionalnym jedzeniem. Nasze pielgrzymowanie zwykle połączone jest także z wypoczynkiem, dlatego i na trasie naszego przejazdu tym razem nie zabrakło takiego. Najpierw w Lutrakach, uzdrowisku, jednym z najstarszych greckich uzdrowisk, obecnie kurorcie nad Zatoką Koryncką, z którego to kurortu widać Morze Jońskie i Morze Egejskie, spędziliśmy 3 dni. W starożytności Lutraki zwane były termami od gorących źródeł znanych w czasach rzymskich i bizantyjskich ze swych leczniczych walorów. Dziś to nowoczesny, pełen życia i rozrywek kurort, uzdrowisko z zastosowaniem nowoczesnych metod hydroterapii. Tam plażowanie, nurkowanie, korzystanie z kąpieli słonecznych stało się naszym udziałem. W czasie naszego pielgrzymowania zwiedzaliśmy Argolidę, Epidauros, starożytne uzdrowisko, Nafio, pierwszą osadę nowożytnej Grecji, uważaną za najpiękniejszą z osad nadmorskich, która charakteryzuje się wenecką twierdzą w porcie, fortecą, miejskimi murami obronnymi. Zwiedzaliśmy Mykeny z bramą lwów, pałac, ruiny pałacu tamtejszego, a także nekropolię. Następnie przejechaliśmy w stronę Uranopolis, zwiedzaliśmy Termopile i 3 dni przeżyliśmy nad kolejnym morzem, na Półwyspie Chalcydyckim, Morze Egejskie, a także zwiedzaliśmy z płynących statków, na których się znajdowaliśmy, autonomiczną Republikę Grecką Athos. Jest to górski półwysep zamieszkały wyłącznie przez mnichów prawosławnych, przez mężczyzn. Nawet zwierzęta, które tam się znajdują, są rodzaju męskiego. Tam zobaczyliśmy na tym półwyspie wśród otoczenia pięknej zieleni wiele ciekawych, przepięknych, kolorowych monasterów, klasztorów, w których ci mnisi mieszkają, modlą się, pracują. Nasze pielgrzymowanie przeprowadziło nas już chyba kilkakrotnie przez niemal wszystkie kraje Europy. Byliśmy także w Izraelu, w Egipcie. Łącząc wypoczynek z trudem pielgrzymki, także z zabawą, ze śpiewem, modlimy się zawsze w intencji tych wszystkich, dzięki którym możemy znajdować się na pielgrzymim szlaku. Pamiętamy o tych, którzy pielgrzymować nie mogą, o tych, którzy pielgrzymowali z nami, o tych, którzy już z tej ziemi przeszli w innej pielgrzymce do ziemi obiecanej. Pamiętamy o naszych rodzinach, o naszej parafii, o naszych parafiach, bo zwykle na ten pielgrzymi szlak ruszają pątnicy z mojej rodzinnej parafii, z Polkowic, z 2 parafii, w których pracowałem w Zgorzelcu, z parafii we Wleniu, a teraz, z czego bardzo się cieszę, także pielgrzymi z Lubania. Zawiązuje się wiele znajomości, wiele przyjaźni, które przez lata owocują spotkaniami, także innymi prywatnymi wyjazdami, które owocują także wspólną modlitwą, bo to pielgrzymowanie staje się dla nas istnymi rekolekcjami w drodze, które możemy przeżywać przez cały rok, w każdym dniu naszego życia. Z każdej pielgrzymki pątnicy otrzymują fotoksiążki, które są personalizowane, które są z ich zdjęciami. Tutaj mam ze sobą 3 takie książki z moich pielgrzymek, moje fotoksiążki, ale każdy pielgrzym ma je ze swoją fotografią i w środku z własnymi zdjęciami. Jest to też pamiątka, do której bardzo często wracamy. Mamy stałą grupę, która w 60-70% zawsze wypełnia każdą pielgrzymkę. Do tego dochodzą nowe osoby, takie, które bardzo szybko
zostają wchłonięte przez grupę i, jak same mówią, bardzo dobrze się tam czują. Świadectwem tego jest na pewno to, że pielgrzymują z nami po raz kolejny, a zwykle dzwonią, pytają, słuchają ogłoszeń i czekają na kolejne. Zawsze pielgrzymki organizowane są w miejsca, o które proszą pielgrzymi. Grecja była drugim wyjazdem w podobne miejsca, dlatego też i hotele, i plaże wybierali nasi pielgrzymi. W Lutrakach plaża bardzo kamienista. W miejscowości Assa Maris nad Morzem Jońskim przepiękny hotel na plaży z basenami. Przepiękne miejsce, w którym można bardzo dobrze wypocząć, a jednocześnie w pięknie przyrody zobaczyć samego Boga. Dlatego zachęcam wszystkich do wspólnego pielgrzymowania, czy to po pięknym naszym kraju, czy to poza jego granicami. Teraz pielgrzymi chcieliby, żebyśmy wyruszyli w Polsce w Bieszczady jesienią, kiedy będzie pięknie, złoto, kolorowo. Chcieliby odwiedzić także Warszawę na wiosnę, a z pielgrzymek dalszych myślimy o Ukrainie, myślimy o Turcji, a także szykujemy się już od 2 lat na pielgrzymkę po Meksyku. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby do naszej wspólnoty dołączyć. Ogłoszenia w parafii Serca Pana Jezusa i Świętego Jakuba w Lubaniu zawsze będą podawały informacje o naszych wyjazdach. Dla dzieci zaś i młodzieży także przygotowaliśmy pewne atrakcje podczas wakacji. Myślimy o półkoloniach tu na miejscu, na początku wakacji, w lipcu, a także w lipcu i sierpniu o koloniach 2-tygodniowych. Pierwsze w miejscowości Łazy nad Polskim Morzem. Serdecznie zapraszamy. Chcemy stworzyć taką około 100-osobową grupę. Na chwilę obecną mamy 80 osób zapisanych. Wynajęty ośrodek kolonijny, który to przygotowuje. I drugi wyjazd do Bułgarii, do miejscowości Złotych Piaski na 2 tygodnie. Serdecznie zapraszam po informacje, serdecznie zapraszam na wspólne pielgrzymowanie. Niech to ziemskie nasze życie, które jest pielgrzymowaniem, przeradza się również w wędrówkę ludzi, którzy nie są sobie obcy, ludzi, którzy stają się bliscy nie tylko ze względu na miejsce zamieszkania, ale przede wszystkim na wiarę w jednego Boga, który jednoczy nas już tu na ziemi.